niemowlęcia, to niezwykle intensywny rozwój ruchowy. Tak rodzice zmagali się z przedmiotami codziennego użytku. Mały człowiek żyje wśród wielkich przedmiotów. Ołówek jest za duży, by trzymać go jedną ręką. Fotel wydaje się nie do pokonania. Mało przyjazne są kubki, talerze i łyżki. Zwykły talerz, który dla nas jest z normalnych rozmiarów, dla dziecka jest piaskownicą, w której się może pobawić. Na tym łóżku rodzic mógł doświadczyć, jak to jest być noworodkiem. Na ekranie jest pokazane, jak taki noworodek widzi, ponieważ ostrość widzenia takiego maluszka to jest tylko 4% ostrości widzenia osoby dorosłej, dlatego ten obraz jest niewyraźny i zamazany. Odległość, z jakiej będzie widział taki noworodek, to jest 20-30 cm. Możemy dostrzec, jakie dziecko kolory będzie widziało. Przede wszystkim kolor biały i czarny, tak jak pokazuje nasza karuzela. Kolory ostre i kontrastowe. Kolorów pastelowych dziecko nie będzie dostrzegało w tym pierwszym miesiącu życia. Okazuje się więc, że dorastanie nie jest sprawą łatwą. Natomiast łatwiej wychować dziecko, jeśli potrafi się odczuwać to, co ono. Mówimy o pierwszych 2 latach życia dziecka. To czas niezwykle dynamicznego rozwoju ruchowego, który jednocześnie, równolegle postępuje wraz z rozwojem poznawczym. Dziecko, które rozwija się doskonale ruchowo, znacznie pełniej i szybciej poznaje otaczający świat. Dla rodziców świat dziecka okazał się być światem przeszkód. A jak to jest być dzieckiem? Zobaczyć, jaka jest różnica. Myślę, że ciekawie, dużo nowych rzeczy, wszystko fajne, kolorowe. Chyba trochę za duże jak na małe dziecko. Zobacz, jak nasza pieluszka się rozciąga. Siedziałam na wielkim fotelu z olbrzymimi łyżkami. Łyżka metalowa była strasznie ciężka, zimna i rzeczywiście chyba to nie jest dobry pomysł dawać dziecku takie łyżki nasze od dorosłych. Akademię Zdrowego Rozwoju będzie można odwiedzić ponownie już za rok. Do zajęć przystąpić może każdy kierowca, który otrzymał za wykroczenie drogowe punkty karne. Prowadzone są pod ścisłym okiem specjalistów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Za jednym takim spotkaniem, które trwa 6 godzin, na którym jest spotkanie z policjantem i z psychologiem, można odzyskać w wyniku tego spotkania, przeprowadzonych zajęć, 6 punktów karnych. Takie zajęcia mogą się odbyć tylko 2 razy w roku, czyli maksymalnie w roku można odzyskać 12 punktów karnych. Aby przystąpić do programu, wystarczy przyjść do ośrodka z ważnym dokumentem prawa jazdy. Trzeba się do nas zgłosić, ustalamy jakąś taką grupę osób, które będą szkolone. Przyjeżdżają wykładowcy, przeprowadzają szkolenie i na koniec tego szkolenia wystawia się zaświadczenie, z którym trzeba się zgłosić później do policji i oni tam z tej centralnej ewidencji zdejmują te punkty. 6 punktów za jedno spotkanie. Opłata takiego kursu jest stosunkowo niska, biorąc pod uwagę koszta, jakie ponosi kierowca po utracie prawa jazdy. Unieważnienie 6 punktów karnych kosztuje 250 zł. Trwają próby do sztuki na motywach dzieł Czechowa i Paula Coelho. Nie chcemy pokazać tylko Trzy siostry Czechowa, dla ludzi dzisiaj pokazać coś smutnego, że ludzie nie mogą wybrać ten swój los, nie mogą być szczęśliwi i wszystko jest smutne i trudne, jak całe życie. Dlatego ja myślę, że dzisiaj to widzę, nie chcę widzieć w teatrze. Raczej chcę widzieć komedię albo coś light. Ta sztuka to zderzenie dwóch światów. Trzy siostry marzą o wyjeździe do Moskwy, ale nie potrafią podążyć za swoim marzeniem. Natomiast pasterz Santiago ma sen o ukrytym skarbie. Łączy ich wspólne pragnienie, zmiana swojego życia. Reżyser, który wcześniej zachwycił gorzowską publiczność i pana dyrektora Tomaszewicza swoją realizacją Hamleta, którego pokazał w bardzo niekonwencjonalny sposób, zachowując jednak jak najbardziej przesłanie klasycznego dramatu szekspirowskiego. I właśnie to samo ujęcie chcielibyśmy pokazać w Trzech Siostrach, to znaczy jak ich historia jest widziana oczami współczesnych ludzi, jak że to połączenie właśnie z alchemikiem daje nam jakieś nowe znaczenia, jakiś nowy sposób spojrzenia na historię trzech dziewczyn, które chcą zmienić swoje życie. Ta sztuka to opowieść o poszukiwaniu miłości. Między innymi za pomocą takiego spotu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji chce przekonać kierowców, aby ci nie zajmowali miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych.
W Gorzowie koordynatorem akcji jest Lubuskie Centrum Wolontariatu. Dotyczy ona przede wszystkim uświadomienia kierowcom pełnosprawnym tego, aby nie parkowali w miejscach dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj na konferencji przedstawimy nasze priorytety, zadania, które jako Lubuskie Centrum Wolontariatu będziemy wykonywać w ramach kampanii. Przede wszystkim jest to kampania informacyjna i jeszcze raz informacyjna. Na mieście, w mediach, w prasie pojawią się spoty reklamowe, plakaty, ulotki oraz nasi wolontariusze, którzy będą starali się zwracać delikatnie uwagę kierowcom parkującym na miejscach dla osób niepełnosprawnych, aby tego miejsca ustąpili. W naszym mieście akcja rusza już po raz trzeci. Niestety jak do tej pory nie widać jeszcze jej pozytywnych skutków. Wielu mieszkańców właśnie Gorzowa praktycznie nie zwraca uwagi na tego typu znaki, które świadczą o tym, że miejsca przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób, które mogą tu parkować. Dotyczy to przede wszystkim śródmieścia naszego miasta i miejsc wyznaczonych miejsc parkingowych w okolicach marketów. Najczęściej otrzymujemy sygnały, że właśnie przy marketach, tam gdzie wiele jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, praktycznie nie można zaparkować takim samochodem. W Społecznym Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego odbyła się sesja naukowa na temat sowieckie piekło 1939-1956. Pomysłodawcą spotkania był uczeń gimnazjum Piotr Suski. Moja babcia jest Sybirakiem i na kółku historycznym, na historii rozmawiamy po prostu o II wojnie światowej, o tym, co się działo z Polakami podczas tej II wojny światowej. I po prostu chciałem, żeby wszyscy dowiedzieli się, jak to po prostu było. I żeby o tym nie zapominać, bo jak wiadomo, Sybiracy z roku na rok jest coraz mniej i żeby historia nie zginęła wraz z nimi. Sybiracy uczestniczący w spotkaniu traktują to jako swoisty obowiązek wobec tych, którzy z dalekiej Rosji nie wrócili. Przyjęliśmy po tych wszystkich, którzy byli zesłani, poddani okrutnej represji sowieckiej, niejako testament. Że trzeba upamiętnić to wszystko, co działo się na zesłaniach syberyjskich, żeby pokolenia po pierwsze wiedziały i nie zaznały po nas tego, co zaznali ich przodkowie. Na spotkaniu młodzi ludzie mogli usłyszeć historię konkretnego człowieka. Pierwszym transportem wywieziono nas na Syberię. Tam prowadzono selekcję wszystkich mężczyzn, żeby sprawdzić, dlaczego to ci tutaj nie są albo w lagrach niemieckich, albo sowieckich. Znaleziono mego ojca, został skazany zaocznie wyrokiem na karę śmierci. Myśmy byli w lagrze, a on siedział w więzieniu w Wołogdzie. Dziś mam na piśmie to wszystko z podaniem numeru akt, gdzie te akta się znajdują. Kto nawet archiwował. I dzięki traktatowi Sikorski-Majski wyrok śmierci nie został wykonany. Sybiracy, którzy spotkali się dzisiaj z młodzieżą Gimnazjum Społecznego, apelowali także o większą rzetelność historyczną. Jak bowiem zauważyli, w wielu opracowaniach naukowych dotyczących zsyłek Polaków na Syberię występuje sporo błędów. Do nowego akademika przy ulicy Myśliborskiej od soboty zaczęli się wprowadzać studenci za miejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie. Zaczęliśmy go adoptować przed półtora rokiem i za ogólną kwotę 4 milionów złotych, z tego 3 pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych oraz 1 milion z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. I za te wspomniane 4 miliony dokonaliśmy gruntownej adaptacji. Dzięki temu studenci uzyskali obiekt, w którym jest 18 aneksów, ogółem 67 pokoi dwu- i trzyosobowych. Dominują pokoje dwuosobowe, których jest 49 i studenci właśnie od wczoraj zamieszkują ten nowy, bardzo ładnie prezentujący się obiekt. Dotychczas używany dom studenta przy ulicy Orląt Lwowskich zostanie zaadaptowany na potrzeby dydaktyczne. Adaptacja tego obiektu przede wszystkim usprawni nam dotychczasową dydaktykę, mianowicie ciasnota, która panuje w gmachu głównym, zostanie w ten sposób rozładowana. Ponadto niektóre zakłady zostaną logicznie umieszczone w jednym ciągu, tak aby mogły współpracować wraz z laboratorium. Akademiku przy ulicy Myśliborskiej może zamieszkać 152 studentów, którzy będą mogli korzystać z pomieszczeń kuchennych, kawiarenki internetowej, a także kilku świetlic. Było dużo ognia? Strzelaniny.
niebezpiecznych skoków. Czesko-polski team od 31 lat odbywa podróże po świecie, pokazując to, co najciekawsze w zawodzie kaskadera. Flot Kaskader Team jest to chyba najlepszy team w tej chwili w Europie, działający zawodowo. Obowiązuje tutaj taka zasada best the best, najlepsi z najlepszych. Team powstał w 1975 roku. Jest to firma rodzinna. Rozwijała się sukcesywnie. W tej chwili są związani bezpośrednio ze Studio Barando w Pradze. Chyba najlepszym atelier filmowym w Europie w tej chwili. Głównie produkcje filmowe w większości Luca Bessona. Na co dzień kaskaderzy teamu pracują na planach filmowych. Dublowali aktorów w wielu produkcjach. Ostatni z bardziej znanych filmów jest to trzecia część już filmu Taxi. W tej chwili w Pradze kręci się większość produkcji światowych, amerykańskich, kręci się tam Bonda, większość filmów. No. Zespół teamu to 8 kaskaderów, każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Jest więc specjalista od jazdy samochodem na dwóch kołach oraz pirotechnik, a także człowiek pochodnia. W gmachu Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa Silna demokracja w silnym państwie. Wśród referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki z Krakowa, z Lublina, z Poznania, z Wrocławia, z tych ośrodków uniwersyteckich głównych. Także tutaj oczywiście Gorzowski Ośrodek jest reprezentowany, Uniwersytet Szczeciński, Zielonogórski. Także właściwie pełna gama świata nauki z całego kraju zjechała do Gorzowa po to, aby właśnie realizować zagadnienia zawarte w programie naszej konferencji. Na konferencji rozważane będzie zagadnienie demokracji oraz zmian ustrojowych w państwach w XX wieku. Idea była taka. Rok 2006 to 80. rocznica przewrotu majowego. Nie ma na szczęście takich tendencji przewrotowych, autorytarnych, jakie były w dwudziestoleciu. Zatem nawiązaliśmy do 80. rocznicy noweli sierpniowej, znowelizowania konstytucji, która nastąpiła w sierpniu 26 roku. I na kanwie tego chcemy odbyć dyskusję nad możliwością modyfikacji ustrojowych, tak jak one miały miejsce w przeszłości i tak jak powinny oddziaływać na współczesność. Po konferencji ma zostać wydana stosowna książka. Podstawowe cele tej konferencji to publikacja. Z tych kilkudziesięciu artykułów, referatów, które zostaną tutaj wygłoszone, powstanie publikacja gdzieś na początku przyszłego roku. Myślę, że będzie to publikacja sensowna. Środki na publikację, jak i na konferencję pochodzą z pieniędzy unijnych. Konferencja jest finansowana z środków Unii Europejskiej z programu Interreg 3A. Dzięki działalności tutejszego Euroregionu otrzymaliśmy wsparcie wystarczające na organizację, a także na publikację materiałów pokonferencyjnych. Konferencję zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim. Patronat nad konferencją objął premier Rzeczpospolitej Polskiej. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa powstała stosunkowo niedawno. Cały czas dynamicznie się rozwija. Od tego roku został uruchomiony nowy kierunek filologia. Oprócz informatyki, filologia są to kierunki studiów przyszłościowe, które są potrzebne społecznie i chyba dają największą gwarancję zatrudnienia w przyszłości. Na uczelni studiuje około 1000 studentów, stąd potrzeba rozbudowania siedziby. Tworzymy nowe specjalistyczne laboratoria dla informatyków. Chcemy bazę, nowy budynek wykorzystać, poszerzając nowoczesne laboratoria dla informatyków i stworzyć odpowiednie warunki dla studentów z filologii, ponieważ chcemy, w tej chwili prowadzimy, mamy ponad 150 studentów na pierwszym roku filologii, ale ze specjalnością lingwistyka stosowana. Chcemy wprowadzić nowe specjalności, takie jak filologia angielska z informatyką, filologia germańska z informatyką, co rozszerza jak gdyby wachlarz naszej oferty dla przyszłorocznych maturzystów. Koszt inwestycji nie jest jeszcze określony. Czas realizacji prac remontowych nie powinien jednak trwać dłużej niż około 3 miesięcy. Wiadomo już, że miasto wyszło naprzeciw władzom uczelni w kwestiach finansowych. Na wczorajszym kolegium doradczym prezydent miasta Tadeusz Jędrzejczak przychylił się do propozycji rozłożenia spłaty związanej ze sprzedażą budynku na dogodne raty.